Witam ponownie. Kolejny materiał wideo. Jest to też zakup na aukcji Allegro. Nie wiem skąd to jest nadane. Tylko pan Józek Kowalski. No dobrze. Sprawdźmy, co jest wartością tej przesyłki. Kolejny unboxing. Zobaczymy, cóż to tym razem się udało tutaj zdobyć. Żadnie nie pamiętam, gdzie się zleży. No proszę. Urządzenie, kamera. No faktycznie zapomniałem o tym. O, jakie. Pierwszy raz takie coś widzę. Kamera analogowa. Włożymy ten skalpel. Mamy obiektyw, który widzę, okręca się to. O, jest przysłona. Proszę bardzo. Czy pomiar odległości. Trochę inaczej działa jak w aparatach. Kręcimy. To się odciąga, przeciąga. Gdzieś tak. Bardzo fajne. Tu mamy jakiś przycisk. Tu mamy jakieś 0 plus, taki przełącznik. Wizjer. No zobaczymy, czy coś widać przez to. I tutaj. Proszę, jakaś jeszcze chyba kaseta z filmem jest. No, a tu w środku jest film. Ciekawe. Może zajmiemy się jeszcze wywoływaniem tych filmów. Może być interesująca rzecz. Ciekawe, czy to się załącza, czy trzeba, czy tu jakieś baterie są. No, ładne urządzenie. Kamera analogowa, pewnie na film. 8 mm. A nazywa się Eumic Mini 3. No, ciekawa rzecz. No dobrze. Przez obiektyw coś tam widać. Przybliżenie, oddalenie. Super sprawa. No cóż, przetestujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy da się tym coś jeszcze zrobić? Zrobię później jakiś dokładniejszy test tej kamery. Na razie dziękuję i do następnego materiału.